Jak ocenia Pani swoich kandydatów i którego z nich uważa Pani za największe zagrożenie? Bardzo dobrze oceniam kontrkandydata pana Pawła Andruszkiewicza. Bardzo sympatyczny chłopak, który pomimo tego, że młody, 26 lat, myślę, że ma bardzo dużo mądrego do powiedzenia. Bardzo wiele z tego, co on mówi, jest mi bliskie. Pan Iwaszkiewicz, z całym szacunkiem, pan Iwaszkiewicz jest dla mnie, no jakby to powiedzieć, żeby nie urazić, zbyt może agresywny, napastliwy, mówi bardzo dobre rzeczy, mówi mądrze, tylko że po co w takim tonie? Dlaczego w ten sposób? Czy nie można pójść na jakiś dialog, kompromis? Czy to wszystko musi być naładowane takim nerwem, takim stresem? Pani Jolanta, uważam, że dla mnie jest największą przeciwniczką, ponieważ jest wytrawnym politykiem, z którą staram się rozmawiać w sposób bardzo wyważony, kulturalny, co już niektórzy internauci ocenili, że my sobie z dzióbku pijemy. Natomiast proszę Państwa, kultura polityczna, której jestem zwolenniczką, nie oznacza tego samego, że tutaj zaraz będziemy mieć jakąś koalicję, że ja już z panią Piotrowską zawiązałam koalicję, że już my wszystko ustaliłyśmy. Proszę Państwa, z tego miejsca Państwu mówię, nie było żadnych ustaleń, nie było żadnego spotkania i ani jednym słowem nie obiecałam pani Piotrowskiej niczego, ani ona mi niczego nie zaproponowała.